uroczystości młodszy karabin medyka melduje strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do uroczystości przekazania pojazdów samochodowych. Czołem strażaków! Czołem panie! Podróżowy, patrz raz! Podróżowy, spacz! Strażacy otrzymają na swoje wyposażenie nowe samochody pożarnicze. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni wzbogaci się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a także o zestaw nośnika kontenerowego wraz z kontenerem ze specjalistycznym sprzętem do ochrony dróg oddechowych. Swoje powody do radości i świętowania będzie miała również dzisiaj Portowa Straż Pożarna w Gdyni, który również wzbogaci się o nowy pojazd ratowniczy. A także świętować dzisiaj będą nasi przyjaciele druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni, w Wiczlinie, którzy także otrzymają nowy pojazd. Trudno jest sobie wyobrazić cenniejszy prezent dla strażaków niż nowy samochód pożarniczy. A dzisiaj te prezenty są dla nas tym bardziej cenne, że otrzymujemy je w dniu naszego jubileuszu, w dniu Wielkiego Święta 80. rocznicy powołania w Gdyni Zawodowej Straży Pożarnej. Boże, pobłogosław te samochody, które będą służyć naszym strażakom w ratowaniu ludzkiego życia i dobytku. Spojrzyj Panie również na ich kierowców. Niech im towarzyszą i strzegą w niebezpieczeństwach święci patroni, święty Krzysztof, aby przynosili Tobie chwałę, a ludziom ratunek przez Chrystusa Pana naszego. Oczywiście gorąco również chciałbym podziękować panu prezydentowi Gdyni, panu Wojciechowi Szczurkowi. Pomoc, którą pan prezydent przekazuje, nie tylko materialną, ale i tą taką organizacyjną, dla gdyńskich strażaków od lat jest znana. Również jakby podsumować te środki finansowe, które Urząd Miasta na przestrzeni wielu lat pana prezydentury przekazał, to jest ogromny wkład w rozwój gdyńskiej straży pożarnej. Z wielką radością uczestniczymy w tej uroczystości. To z jednej strony świadomość tego, że w taki oto sposób gdyński samorząd, a gdyński samorząd to mieszkańcy, dziękują Państwu za codzienną ciężką służbę, za Państwa pracę, za to, że nie szczędząc często czasu, sił, zdrowia, niesiecie każdego dnia pomoc, za to, że mieszkańcy Gdyni w swoim mieście naprawdę mogą czuć się bezpieczni. To wielki dar serca, którą mieszkańcy Gdyni pragną Państwu oferować, a niech ten drobny wkład w postaci sprzętu, który będzie pomagał Państwu w codziennej pracy, będzie tego tylko materialnym wyrazem. Jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Życzę, żeby Państwa praca była pracą
która przynosi spełnienie i satysfakcję, ale także była pracą, która jest wykonywana bezpiecznie. Nie, nie, oczywiście, ja nie mam wątpliwości. Z przyjemnością wręczam komendantowi, który w zasadzie obchodzi ten jubileusz, bo jeszcze w tym roku, w roku 2013 również był komendantem. Chciałbym podziękować za tą codzienną służbę gdyńskim strażakom, tym zawodowym i tym ochotniczym. Naprawdę czujemy się bezpieczni. Bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo przeciwpożarowe, to ważny czynnik. Ja pamiętam takie lata, przed wielu laty gdynianie w bardzo silny sposób martwili się o swoje bezpieczeństwo, ale bardzo konsekwentna praca. Współpraca Straży Pożarnej z innymi służbami. Także współpraca z gdyńskim samorządem doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy czuć się bezpieczni. Cieszę się, że przez te lata ostatnie funkcjonowania gdyńskiego samorządu mogliśmy także wspierać działania Straży Pożarnej. Zarządowy. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za bardzo owocną pracę. Życzę tyle samo wyjazdów i powrotów i życzę również zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.